Witam wszystkich serdecznie. Przede wszystkim ogromne gratulacje dla mojego zespołu. Wywalczenie tutaj remisu w takich okolicznościach, które nam towarzyszyły w ostatnim czasie, jest to, uważam, ogromna sensacja. Nieważne, że Elana nam leży i tutaj ponad dwa lata nie przegraliśmy, dwa ostatnie mecze wygraliśmy. Ostatnio mieliśmy piękne chwile, bo zwycięstwem zapewniliśmy sobie czwarte miejsce, więc tym bardziej ten stadion jest szczęśliwy. Natomiast trzeba przyznać, że trochę jest jednak mimo wszystko niedosyt, bo jak się wygrywa do tej 80. bodajże chyba trzeciej minuty, no to zawsze jest niedosyt, chociaż trzeba powiedzieć, że w drugiej połowie Elana stworzyła sobie sporo tych sytuacji. Chyba tylko hart ducha, szczęście też było przy nas, więc dzisiaj wiele rzeczy się złożyło na ten remis. Moi piłkarze mogą być naprawdę z siebie dumni. Elanie życzę wszystkiego najlepszego, ale no dzisiaj ta barykada, która została postawiona przez piłkarzy Jaroty nie została zdobyta i no następnym razem będą musieli się jeszcze więcej napracować, żeby wygrać z nami. No na pewno zdawaliśmy sobie sprawę, jaką siłą ofensywną dysponuje Elana i tutaj trzeba przyznać, że tutaj plan, zwłaszcza na pierwszą połowę gry nakreślony przez trenera, był rewelacyjny, ponieważ mimo ustawienia 4-4-2, gdzie ten potencjał Elany, powiedzmy w środku pola, gdzie tam powinni mieć przynajmniej przewagę jednego zawodnika, naprawdę został przez nas zniwelowany i wręcz Elana nie miała pomysłu na grę w pierwszej połowie. Druga odsłona, no troszeczkę daliśmy się zepchnąć do tej defensywy. No wiedzieliśmy, że taka kolej rzeczy nastąpi, bo Elana nie miała nic do stracenia, grała u siebie i naprawdę musiała przycisnąć. Ale mimo tych sytuacji, mimo może nie stuprocentowych, ale tych dośrodkowań, jakichś tam strzałów z dystansu, to dobrym przesuwaniem, dobrym ustawieniem całej naszej drużyny powinniśmy ten wynik dowieść do końca. No troszeczkę szczęścia tutaj zabrakło przy tej straconej bramce, no ale całokształt tego spotkania, uważam, że nasza gra była na naprawdę dobrym poziomie. Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, nasi goście są do Waszej dyspozycji. Dużo czasu spędził Pan na analizie meczu Elany, bo praktycznie no, wszystkie argumenty wymieniliście dzięki trenerowi Burakowi. Ja do każdego meczu bardzo uważnie podchodzę i obejrzałem wszystkie 5 spotkań Elany. Zawsze tak robię, że przynajmniej te 4-5 spotkań ostatnich oglądam. Bardzo wnikliwie analizuję, co nie znaczy, że muszę wszystko moim piłkarzom przekazywać, bo to jest wiedza dla mnie. Część oczywiście im przekazuje te główne rzeczy, natomiast wiele innych spraw zostawiam dla siebie i po prostu nie chcę moim zawodnikom też zaśmiecać głowy i skupiać się tylko na przeciwniku, tylko na naszym zespole. I dzisiaj właśnie to poskutkowało, że skupiliśmy się na sobie i uważam, że pierwsza połowa i to, co się wydarzyło w szatni, spowodowały, że powstała wspaniała drużyna dzisiaj w Jarocinie, bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale 15 zawodników z poprzedniej kadry od nas odeszło, z tego 8 podstawowych, sama czołówka, wszyscy najlepsi strzelcy, zresztą cały przód, licząc od pomocników defensywnych, przez skrzydłowych, przez napastników, wszyscy od nas odeszli. Stworzyła się nowa drużyna i potrzeba było czasu na to, żeby się dotrzeć. Ten początek był bardzo pechowy dla nas tej rundy jesiennej. Natomiast dzisiaj to była fantastyczna gra do przerwy. Po przerwie była świetna, ale zupełnie inna gra, bo jednak dużo w defensywie i mnóstwo przesuwania. I moi zawodnicy wiedzą, że jestem bardzo wrażliwy na to, jak zawodnicy mają reagować przede wszystkim w defensywie. I ta analiza, myślę, że przyczyniła się w dużej mierze, ale to gratulacje dla moich piłkarzy, bo to oni zostawili serce i też gratulacje za to, co się wydarzyło przerwy, bo chciałbym taką drużynę zawsze oglądać. No cóż, to jest takie spotkanie. Często po prostu na normalnym świecie można po prostu przegrać. Także zdajemy sobie sprawę, że w pierwszej połowie skuteczność działań całego zespołu w defensywie nas trochę zawodziła, nie odbieraliśmy tych piłek, jak żeśmy chcieli. Natomiast w drugiej połowie, kiedy żeśmy bardzo mocno ten element poprawili, to tego rywala żeśmy ogromnie zdominowali. Tylko że przegrywaliśmy już w tym momencie 1-0. I potem zazwyczaj też tak jest, że czegoś brakuje, takiego odrobiny błysku, które dałaby nam 3 punkty. Nie wpadła ta druga bramka i ubolewamy, natomiast nie zamartwiamy się tym, bo kierunek i sposób gry, w jaki zawodnicy zareagowali na to, po prostu znając siebie, wiedzieli, jak pierwszą połowę grali, to trzeba być zadowolonym i z podniesioną głową po prostu ten punkt przyjąć i gramy dalej. 7 mecz przed nami już za niedługo, także walczyć dalej trzeba o to, żeby zdobywać punkty. Dziękuję bardzo. Aleksander Tomaszewski.
Twoja opinia o tym meczu, jak to wyglądało z Twojej perspektywy? Jak dla mnie to były po prostu dwie różne połowy. W pierwszej połowie nie udawało nam się zawiązać akcji ofensywnych, popełnialiśmy błędy w defensywie. W drugiej połowie, kiedy już też ten wynik był niekorzystny, musieliśmy gonić. Cała drużyna wzięła się za siebie, każdy chciał odrobić stratę. Udało nam się strzelić tylko jedną bramkę. Musimy po prostu w kolejnych meczach poprawić naszą skuteczność i jestem dobrej myśli. Bardzo dziękuję. Czy są jakieś pytania? Trenerze, co z Uszim? Na razie nie wiem. Zgłosił uraz. Jeszcze żeśmy nie rozmawiali. Sądzę, że coś mięśniowego, bo gdzieś tam opadł widziałem na udzie, także dopiero będziemy diagnozować. To z Patrykiem Urbańskim skurcze? Skurcze. No to jest też chłopak, który jakiś tam dłuższy okres czasu spędził na innej pozycji niż grał dzisiaj u nas. Bardzo mocno zaangażowany w to, co robił. No i rzeczywiście gdzieś tam ta noga była wcześniej trochę też podkręcona i ten mięsień odmówił gdzieś tam posłuszeństwa, ale to chyba nic poważnego.